To jest, proszę Państwa, tak, że każdy chce zobaczyć swoje własne dowody. Ja mówiłem do Państwa to, co mówiłem, na podstawie tego, co przekazali mi nasi śledczy, co przekazali mi przedstawiciele polskich służb, materiałów, również dokumentów, które mi zostały przedstawione, i to, co Państwo usłyszeliście ode mnie wczoraj i od pana premiera w kwestii tego, jakie były przyczyny tego tragicznego zdarzenia, które miały tutaj miejsce. Powtarzam jeszcze raz, w naszym przekonaniu i w przekonaniu naszych ekspertów zdecydowanie niestety wypadku. Myślę, że pan prezydent Zełenski również w tej chwili zbiera informacje i zbiera materiały od i dowódców wojskowych Armii Ukraińskiej i ukraińskich służb. Każdy po prostu realizuje to we własnym zakresie. Stany Zjednoczone mają swoje informacje. My mamy, Polska ma swoje informacje, Ukraina też z całą pewnością ma swoje informacje. Czyż mogę więcej w tej sprawie komentować? To jest ogromnie trudna sytuacja i absolutnie nie jest chyba dla nikogo dziwne, że są emocje i że również są emocje prezydenta. Prezydent też ogromnie przeżywa to, co dzieje się ze społeczeństwem, które przecież jest jego społeczeństwem, które go wybrało na ten urząd i za które czuje się odpowiedzialny. Na razie nie odnaleziono żadnych śladów drugiej rakiety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Boże, w górce. A co jeśli nie było? I będę wyznaczał, że tam nie leciało w tym okresie.